Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Oficjalnie witajcie na Florydzie. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na spacer po mojej dzielnicy, a przy okazji poopowiadam, jakie są moje pierwsze wrażenia po pierwszych paru tygodniach tutaj życia na Florydzie w Hollywood. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Będę miała oddzielny odcinek, w którym opowiem, które mieszkanie wybrałam. Inaczej, wybrałam żadnego z mieszkań, które Wam pokazywałam, nie wybrałam. Wybrałam ostatnie mieszkanie, a właściwie mieszkanie nad nim, na najwyższym piętrze, które miało przede wszystkim nową kuchenkę, nową lodówkę, nową zmywarkę. Nowoczesne było takie bardziej i miało troszkę lepszy widok, bo na sam szczyt palmy. Także ja teraz codziennie z okna widzę palmę, jest ślicznie. Także to pierwsza po prostu różnica, którą zauważam, pierwsza obserwacja, że o wiele lepsze mam tutaj widoki i też oczywiście inny klimat, no ale to są takie rzeczy oczywiste. I ostatnio mieliśmy tutaj, słuchajcie, mój trzeci tydzień tutaj, a my mieliśmy ulewę tysiąclecia. I niestety, ale była powódź i zalało tutaj cały praktycznie teren, na którym mieszkam. Ja mieszkam na szczęście dosyć wysoko, także nic się nie stało w moim mieszkaniu. Natomiast auta, które były zaparkowane przed budynkiem, to mniej więcej wody było po kolana, więc wiele z tych aut już później nie wystartowało. Tutaj teraz doszłam, to pokażę Wam, do naszego basenu. Wybraliśmy to miejsce. Przyznam się bez bicia, że jeszcze nie pływałam w basenie. Tutaj jeszcze jest lina, że caution, uwaga. To jest nasze jacuzzi, ale nie jest jeszcze używane, ponieważ potrzeba trochę czasu na to, żeby to wszystko wyczyścić, bo tutaj takie jeziorko, które mam na plecach, to całe wylało. Wszystko to było po prostu w wodzie z tego jeziora. Mówią, że w ciągu 8 godzin spadło 40% rocznego deszczu w Hollywood, tutaj na Florydzie, w Fort Lauderdale. To jest nasza taka tutaj miejscowość sąsiadująca. Tutaj jeszcze na ziemi na przykład widać to błoto. Tutaj normalnie wyglądało to ładnie, schludnie, czysto, a teraz jeszcze jest błoto. Tutaj mamy nasze korty tenisowe. Także to jest ta akurat fajna różnica, jeśli chodzi o standard życia, że po prostu w tej samej cenie poprawił mi się standard życia. Mianowicie podoba mi się bardziej to mieszkanie, które teraz mam. Jest o 15 metrów większe. Mam fajne właśnie appliances, czyli te takie urządzenia AGD. Mam pralkę, suszarkę, mam balkon, a tych rzeczy nie miałam poprzednio. Jest też ciszej, nie licząc takich dźwięków, jak na przykład ktoś koszący trawę, albo właśnie klimatyzacja, ale tak poza tym to jest o wiele, wiele ciszej i to też daje mi taki większy spokój ducha. Przejdziemy się, słuchajcie, teraz tutaj po mojej dzielnicy. Pokażę Wam, jak tutaj mieszkają ludzie, jak tutaj można sobie mieszkać. Na razie mieszkamy w mieszkaniu, ale może z czasem, jak nam się spodoba na Florydzie, to będziemy myśleli o kupnie domu. Jedna też z pierwszych takich różnic, od razu teraz zauważalnej w tym wideo, jest taka, że samochody są tutaj większe, to znaczy, że bardziej używają tutaj, że tak powiem, SUV-ów, czy jakichś takich ala mini, nie ciężarówek, ale wiecie, o co mi chodzi, takich większych po prostu samochodów tutaj używają. Teraz ten też będzie przejeżdżał na przykład. Po prostu większe samochody. I też kierowcy są troszkę inni niż w Nowym Jorku. Myślałam, że w Nowym Jorku jest chaos, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, to Nowy Jork tutaj przy ludziach z Florydy, przy kierowcach z Florydy to się chowa. Akurat miałam jaszczurkę, która mi przebiegła pod nogami, ale myślę, że jeszcze zdążę w tym odcinku pokazać Wam jaszczurkę, bo też jest ich sporo. Także też ta fauna i flora to są dwie różne po prostu rzeczy tutaj, a
w Nowym Jorku. Na przykład teraz idę, to wam pokażę. Naprzeciwko mnie jest kaczka. Siedzi sobie kaczka. Teraz tutaj robią budowy, bo jak zalało, cała ta w ogóle ulica była pod wodą. Cześć kaczuszka, nie bój się mnie, ja tylko sobie przejdę. Tam kolejne kaczuchy. Cała ta ulica to wszystko było pod wodą. Trochę też widać, bo są jakieś poustawiane, jakieś chorągiewki. Jest trochę tej ziemi na drodze. Ja w ogóle tu wam troszkę pokazuję tej ulewy tysiąclecia. Natomiast możecie zawsze wpaść na mój Instagram, ja tam na bieżąco pokazuję po prostu swoje życie tutaj w Ameryce. Wielu z was się cieszy na to, że będzie pokazywane nowe miejsce, czyli Miami i okolice. Wielu z was też jest zasmuconych, że już nie Nowy Jork. Natomiast wideo z Nowego Jorku będą jak najbardziej się dalej powtarzać, tylko po prostu będą na zmianę z wideami stąd. Teraz sobie będę tutaj przechodzić po tej dzielnicy mieszkalnej. Fajnie też być otoczonym palmami. Powietrze jest troszkę też inne. Ja akurat wolę ciepły wiatr, bo w Nowym Jorku jak czasem zawieje, to aż nie jest człowiek w stanie nic powiedzieć. Jak czasem kręciłam wideo gdzieś tak, nie wiem, w zimie albo jak było trochę zimniej, to niestety, ale czasami jak się zachłysnęłam takim zimnym powietrzem, to po prostu można szału dostać. Gardło mnie też często bolało. A tutaj jest fajnie. Dzisiaj jest właśnie bardzo wietrznie, dlatego też się wybrałam nagrać to wideo. Chmurki są też takie ciemniejsze, ale niby nie ma padać, tylko ma być dzisiaj zachmurzone niebo. To miejmy nadzieję, że nie będzie padać. I poopowiadam wam, jakie jeszcze różnice widzę przez te pierwsze 2-3 tygodnie życia tutaj. Tam jakieś kaczki bawią się w kałuży. W ogóle jest też jeszcze taki zapach. Tutaj kto coś wydaje dźwięki. Dużo jest takich zwierzaków, co właśnie dźwięki wydają. Też jeśli chodzi o zapach, ta woda, która tutaj była, w ogóle też przechodzę koło palmy, która... Zaraz wam to pokażę. Liść palmy, który został wyrwany pewnie. No bo wiecie, to były naprawdę strasznie silne wiatry i deszcze w ostatnim czasie. Pierwsza rzecz, którą zauważam, jeśli chodzi o różnicę, to na pewno liczba tak zwanych storage, czyli miejsc, gdzie trzyma się jakieś takie magazyny, gdzie trzyma się jakieś swoje meble czy jakieś swoje rzeczy. Słuchajcie, jak tutaj jedzie się autostradą, to praktycznie co pół kilometra jest taki storage. Bardzo mnie to zastanawia, czemu tak to tutaj jest. W Nowym Jorku też było sporo tych storage, ale nic w porównaniu, co widzę tutaj. Tutaj mają więcej tych storage, mam wrażenie, niż sklepów, niż knajpek. Aczkolwiek też troszkę jest tych sklepów i knajpek. O, jaka fajna, zaraz podejdę wam, pokażę, jaka fajna skrzynka na listy. Też mają trochę, natomiast zauważyłam, że oczywiście czego jest więcej? Fast foodu. Moją największą obawą przed przeprowadzką tutaj, zobaczcie, jakie fajna skrzynka na listy, robi zdjęcie tutaj ten facet. Mega dziwne, ale fajne. Idę dalej. Ktoś mi mówił, że nie ma chodników tutaj na Florydzie. No nie wiem, jak nazwiecie to, jak to nie jest chodnik. Także spokojnie będę miała miejsce na chodzenie sobie na spacer, pokazywanie wam. Także tak, więcej storage i więcej fast foodów. Ja właśnie taką moją największą obawą przed przeprowadzką na Florydę, bo zrobię wam 2 odcinki w niedługim czasie. No niedługim jak niedługim, bo mam mnóstwo odcinków z Nowego Jorku, także też je będę systematycznie wrzucać. Pokażę wam moje mieszkanie, jak już się w pełni umebluję. I pokażę wam, opowiem wam też, dlaczego postanowiliśmy się przeprowadzić na Florydę.
dlaczego podjęliśmy taką decyzję. I też od razu zaznaczę, że ja nie zamierzam spędzić starości tutaj w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to miejsce, w którym planuję się zestarzeć. Nie widzę tutaj siebie po prostu na starość. Ale to też jest inna kwestia. Aż wam pokażę tutaj ten domek, bo mają śliczne ozdoby. Także to nie jest tak, że jak ja się tu wyprowadziłam, to oznacza, że ja już nic innego wam nigdy nie pokażę i już tylko zostanę na tej Florydzie. Bo to jest kolejny jakby etap, kolejny rozdział życia, ale to nie jest końcowy rozdział życia, że tak powiem. No chyba, że coś się nagle wydarzy, jeszcze większe coś się tutaj wydarzy i zginę po prostu. A jak zginę, to wideo będzie wiralem wtedy. W każdym razie, już zmieniając temat, już przechodząc na takie bardziej pozytywne elementy dyskusji. Co jeszcze tutaj? Mam całą tutaj oczywiście listę rzeczy, różnic, które zauważyłam. Dalej. Właśnie, to czego się najbardziej bałam przed przeprowadzką tutaj, to, że to jest republikański stan. A republikańskie stany mają to do siebie, że tak jak nawet taki Nowy Jork był dla mnie opóźniony w rozwoju, jeśli chodzi na przykład o Unię Europejską, pod każdym względem, chociażby ekologii, tutaj mam przykład ekologii podany, to na przykład tutaj na Florydzie u mnie w budynku nie robi się recyklingu. Wszystko wrzuca się do jednego wora. W sklepie, idziesz do sklepu tutaj, w Nowym Jorku już zabronili, już ci nie dają plastikowych tych torebek bez sensu. Tutaj dają ci ich 30. Idziesz do Walmartu, pani jedno mleko pakuje w podwójną torbę i daje ci tak o dwie torebki z jednym mlekiem na przykład, nie? Więc to jest strasznie takie przykre i jak poszłam na pierwsze zakupy z rodzicami Joeya, też jeden powód, dla którego się tu przeprowadziliśmy, to jest właśnie rodzina, że mój Joey ma tutaj rodzinę, a tam już byliśmy, prawdę mówiąc, tacy no samotni pod tym względem właśnie rodzinnym, bo fajnie jednak być otoczonym ludźmi, którzy cię kochają, na których możesz polegać. Jasne, ma się przyjaciół, ale też fajnie mieć po prostu rodzinę. Ja jeszcze tutaj nie mam żadnych przyjaciół, jeszcze tutaj nikogo nie znam. Jak oglądasz ten odcinek i mieszkasz na Florydzie, niedaleko Hollywood, to daj znać, bo szukam koleżanek. Szukam znajomych, bo jeszcze ich tutaj nie mam i to też będzie, to jest trochę ciężkie dla mnie, bo ja jestem dosyć taką osobą, która lubi gdzieś wyjść, się spotkać, coś porobić, a tak jeszcze tutaj po prostu poza rodziną Joeya to nie miałam okazji z nikim się spotkać. Poznałam tylko sąsiadkę przy okazji tych strasznych ulew. To postałyśmy chwilę na korytarzu, popatrzyłyśmy na jej samochód, który był zalany całkowicie wodą. Masakra. No i w każdym razie, tutaj właśnie nie ma tego recyklingu, dają ci te torebki. To jest strasznie przykre. Ja powiedziałam po pierwszych zakupach ojcu Joeya, że jakby mnie teraz jakiś Europejczyk zobaczył, to bym się spaliła ze wstydu, wynosząc tam z Walmarta 30 torebek. Wzięłam też swoje oczywiście torby, ale oni i tak ci pakują, nie masz na to zbyt dużego wpływu. Dla nich to nie jest normalne, że przychodzisz sobie do sklepu z własną torbą. Oni już są przygotowani na to, że tobie dadzą parę tych toreb, które się zaraz rwą i po prostu bez sensu. No ale nic. No i też właśnie ten brak, a tutaj aż przejdę, jest chodnik, ale przejdę po... tutaj po drodze, bo zobaczcie, co tu się dzieje. To są jeszcze pozostałości, to błoto, pozostałości po tej strasznej ulewie. Kolejna obserwacja jest taka, że jest tu bardzo dużo latynosów, ale do tego to ja akurat jestem przyzwyczajona, bo nie dość, że mieszkałam ostatnio w Nowym Jorku, w dzielnicy latynoskiej, to jeszcze miałam wcześniej byłego męża, miałam Kolumbijczyka. Także ja nauczyłam się hiszpańskiego, znam tą kulturę, toleruję tą kulturę. Niektóre aspekty tej kultury bardzo lubię. Także nie przeszkadza mi to, że jestem w tym momencie otoczona latynosami i że wszyscy mówią po hiszpańsku. Jak mi dostarczają jakieś jedzenie, jak sobie zamówię, albo Amazona, to
do tej pory 80% z tych pracowników, co podjechało pod moje drzwi, to byli właśnie Latynosi, także po hiszpańsku z nimi rozmawiałam, nie po angielsku. Po hiszpańsku im na przykład dziękowałam za paczkę. Dalej, właśnie te jaszczurki. Czyli u mnie mam dwie takie jaszczurki, które co wieczór przychodzą na mój sufit na balkonie. Więc mam de facto dwie jaszczurki chillujące się na moim suficie co wieczór. I to jest przeurocze, bo wolę już jaszczurki niż szczury albo myszy. Także mnie akurat te jaszczurki cieszą. Słyszałam, że jakieś choroby roznoszą, że jakieś wścieklizny czy coś. W ogóle jak podchodzisz do jaszczurek, to one uciekają, także to nie jest tak, że łatwo zarazić się czymś od takiej jaszczurki, bo ciężko mieć z nią faktyczny kontakt. Pewnie wyczuwają twoją ciepłą krew i się jej boją. W każdym razie ta odmiana, że z karaluchów i z myszy i ze szczurów na jaszczurki, to jest całkiem przyjemna odmiana. Dalej, już mówiłam, że są wszędzie fast foody. O, Amazon tutaj lepiej działa niż w Nowym Jorku. Tutaj mam takie poczucie, że nie muszę się martwić, że moja paczka zostanie skradziona. A w Nowym Jorku, to słuchajcie, musiałam planować sobie specjalnie tak dni, żeby cały dzień, inaczej, nie zamawiałam nic z Amazonu, nie wiedząc, że następny dzień, cały dzień jestem w domu. Bo wystarczy, że pojawiłam się w domu godzinę później, niż dojechała paczka i słuchajcie, często tej paczki już nie było. Bo w Nowym Jorku kradną. I to nie tylko kradną twoi sąsiedzi, ale też sami ci z Amazonu kradli. I jeden koleś, pamiętam, o teraz właśnie jaszczurka znowu im przebiegła. Jeden koleś miał kamerkę przed swoim domem i nagrał jak sąsiadowi, wiecie kto ukradł paczkę? Koleś z Amazonu. Pff, masakra. Także zgłosili to i mam nadzieję, że tego kolesia zwolnili, bo jak tak można? A tutaj na razie póki co Amazon świetnie działa. Paczka jest dostarczana na następny dzień, czasami nawet tego samego dnia. Bez problemu zupełnie. Nic mi jeszcze nie ukradziono. Kiedyś pojawiłam się na tam 5 godzin później, niż mi napisali, że już jest paczka dostarczona i wszystko spoko, paczka dalej była. Także czuję tutaj taką większą, taki mniejszy stres przed jakimiś właśnie przed dostarczaniem paczek, bo mam wrażenie, że tutaj może po prostu w mojej okolicy mniej kradną. Co jest dużym takim odpoczynkiem psychicznym. W ogóle mój poziom stresu tak bardzo spadł, ale to też dlatego, że nie planuję na razie szukać pracy tutaj. To też Wam opowiem o tym w jednym z odcinków, pewnie story time zrobię o tym, dlaczego nie planuję na razie szukać pracy na Florydzie. Więc też dlatego poziom stresu mi tak bardzo spadł. Poza tym, wiecie, wstaję rano, mam piękny widok na wodę, na pole golfowe, budzą mnie ptaszki, mam tą palmę śliczną. Także naprawdę wizualnie i sensorycznie bardzo mi pomogło to miejsce uspokoić moje nerwy, moją nerwicę i mogę tutaj trochę bardziej wyluzować. Teraz będę szła koło głównej ulicy, także może być trochę głośniej, a idę sobie właśnie do Starbucksa na spacer, bo mam spacerkiem tak 10-15 minut do Starbucksa, więc też idealnie, bo martwiłam się, że w czerwonym stanie, w stanie republikańskim będzie o wiele mniejszy popyt na tego typu produkty. Na szczęście popyt wciąż tutaj też jest. Także republikanie piją Starbucksa, a nie tylko lewacy. I wiecie co? I kolejną taką rzeczą, którą właśnie zauważyłam, jest to, że jest dużo pasów do jazdy autem. Te drogi tutaj są na przykład trzypasmowe. Jest oczywiście mniejszy ruch tych samochodów niż w Nowym Jorku. Jest mniej tych samochodów. Także to jest super, że można, nie wiem, czy tędy pójść, czy tędy. Pójdę sobie tędy, zobaczę, co tu się dzieje. Można po prostu bardziej wyluzować. Też są tutaj korki, ale nie ma takich korków jak w Nowym Jorku, że się stoi po 3 godziny i nic się nie rusza. Dalej, ceny. To samo mleko, które kupowałam w domu, mleko sojowe firmy Silk. Słuchajcie, to samo mleko, co w Nowym Jorku kosztowało 7,5 dolara, tutaj kosztuje 3 dolary.
Podatki są tutaj na tyle niższe, że nawet jakbym nie poszła nigdy do pracy, to mielibyśmy podobną ilość pieniędzy z facetem, bo on o tyle mniejsze podatki zapłaci. Bo nie ma tutaj tego podatku stanowego i nie ma podatku miejskiego, jaki był w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, pamiętajcie, mieliśmy trzeci dodatkowy podatek, także wszystko było o wiele droższe. No ale już jak płacę za mleko od 7,5, nagle płacę 3 dolary za to samo mleko, to dla mnie bomba. Kolejna obserwacja jest taka, że pomimo tego, że marihuana tutaj jest nielegalna, to i tak wszędzie ją czuć, tak jak w Nowym Jorku. Więc ludzie przyjeżdżają do Nowego Jorku, a no bo tutaj wszędzie śmierdzi ziołem, aha. To sobie poczuj takie zioło w Florydzie, nie, na Florydzie. Nie wiem, co jest lepsze, że jest tutaj to nielegalne i wszędzie to czuć, czy tak jak w Nowym Jorku, że jest legalne i wszędzie czuć. Bo chyba nie ma to różnicy. Każdy po prostu wszędzie pali. Różnica jest tylko taka, że oni zawsze mówią o wolności, republikanie, że to chodzi o wolność, że demokraci zabierają tą wolność. No ale jak widać przez ostatnie... Ptak przeleciał, wydając dźwięki. Jak widać przez ostatnie wydarzenia, nawet w tej polityce w Stanach Zjednoczonych, to nie demokraci zabierają książki ze szkół, nie pozwalają występować na przykład, nie wiem, transwestytom, zabierają tabletkę, która wczesnoporonną, która 53% aborcji w tym kraju w ogóle wykonuje, gdzie umieralność to tylko 5 kobiet na ileś tam tysięcy, podczas gdy Viagra ma większą umieralność niż ta tabletka na przykład, tak? Albo właśnie zabierają prawo do aborcji, to trochę zależy, co rozumiemy przez wolność. Dla mnie wolność to jest prawo, które pozwala ci coś robić. I demokraci mają tą wolność na przykład palenia sobie tej marihuany, a tutaj też sobie ludzie palą, bo chcą mieć tą wolność, natomiast jak zostaną złapani, to idą do więzienia. A w demokratycznym stanie nie poszliby do więzienia. I taka jest ta różnica, dlatego ja z tą wolnością tak trochę jestem na bakier, bo uważam, że to jest tylko hasło takie rzucane na wiatr, podczas gdy w rzeczywistości ta wolność, moim zdaniem, jest mniejsza tutaj na Florydzie. Na przykład w ostatnim tygodniu zniesiono tutaj aborcję, skrócono ją do 6 tygodni, że tylko do 6 tygodnia można zrobić sobie legalnie aborcję. Więc skończy się to tym, że kobiety po prostu będą wyjeżdżały do sąsiadujących stanów. W Teksasie też już nie wolno, ale jeszcze w Arizonie wolno, to będą sobie na północ na przykład jechały. Albo wsiądą w samolot i polecą do Nowego Jorku. Także dla mnie tu jest właśnie w takich stanach jak ten jest ograniczanie wolności. I to jest najgorszy aspekt tego mojego życia na Florydzie dla mnie. Z tym mi się najciężej jakby było pogodzić i będzie się pogodzić z tym właśnie, że tutaj tej wolności tak naprawdę nie ma, że jest wręcz przeciwnie, jest ona tutaj ograniczana. Mamy w tym momencie mniej praw niż mieli to powiedzmy rodzice tutaj tych Amerykanów, bo ja nie jestem Amerykanką, wiadomo, ale tutaj mają teraz mniej praw niż mieli 20 lat temu na tej zasadzie. Usiadłam sobie tutaj z moją kawką ze Starbucksa. Jeszcze skończę już o tej polityce, bo wiem, że taki temat zawsze dużo hejtu w internecie sprowadza, nie wiem czemu. Po prostu dzielę się swoją opinią. To, co mnie jeszcze teraz trochę przeraża, bo odkąd tu się przeprowadziłam, czyli 3 tygodnie z hakiem, to nie tylko wprowadzono ten ban na aborcję 6-tygodniowy, ale też wprowadzono takie prawo, że możesz sobie chodzić z bronią, nawet jak nie masz żadnych pozwoleń, żadnych szkoleń, po prostu jesteś zieloną osobą, która nie wie nic na temat posiadania broni, możesz sobie chodzić z taką bronią, możesz iść do knajpy z taką bronią. Także to jest strasznie przerażające, ta kultura w ogóle broni. Dlatego nie wiem, o jaką wolność chodzi Amerykanom, bo tutaj nie ma nawet takiej wolności, żeby posłać dziecko do szkoły bez stresu, że nie wróci. Ludzie kupują swoim dzieciom plecaki z kuloodporne, żeby się chronić, albo mówią swoim dzieciom, jak jest strzelanina. Te dzieci teraz obecnie, to one w szkole normalnie raz w miesiącu mają próby zamachowe. Co będziemy robić, kiedy się okaże, że jest strzelanina w szkole? Jak się będziemy zachowywać? I one się tam wtedy ustawiają i mają tam uciekać, powiedzmy, no to teraz już matki mówią swoim dzieciom, by nie ustawiały się jako pierwsze, bo statystycznie rzecz biorąc,
ten alarm przeciwbombowy może być naciśnięty, włączony przez zamachowca, żeby tylko dzieci wyszły na korytarz, wtedy ma łatwe strzelanie. Więc statystycznie rzecz biorąc, nie można być tym pierwszym dzieckiem w kolejce, żeby wyjść, rozumiecie to? Także w ogóle życie w Stanach jest dość przerażające, więc Floryda, Nowy Jork to bez znaczenia. Życie wszędzie w Stanach po prostu no, nie jest proste i nie jest tym, czego się spodziewałam. Jak się człowiek interesuje polityką, tak jak ja, to dostrzega te rzeczy, dostrzega te absurdy. Absurdy są wszędzie. Zawsze to powtarzam, że absurdy są wszędzie, tylko po prostu w niektórych miejscach jest ich więcej niż gdzie indziej. I w tym momencie na Florydzie jest tych absurdów trochę więcej niż nawet miesiąc temu, zanim tu przyjechałam. Ja sobie popiję troszkę kawkę, posiedzę tutaj i wrócę do Was znowu ze spaceru z powrotem do mieszkania i opowiem Wam wtedy o reszcie tych rzeczy z mojej listy. Już postaram się nie być takim pesymistą i ponurakiem. Dobra, już się trochę kawki napiłam, już mi lepiej. Nie chcę też, żebyście mnie źle zrozumieli. Ja mówiąc te wszystkie rzeczy takie polityczne, ja nie narzekam w tym momencie na Florydę. Ja narzekam na Stany Zjednoczone jako kraj, bo odkąd tu się przeprowadziłam, to widzę w ostatnich latach, że bezpieczeństwo życia tutaj po prostu spada. Natomiast wracając już do takich pozytywnych rzeczy i do opowieści o Florydzie. Fajne jest to, że ludzie są tutaj bardzo mili. To mi się podoba. Podoba mi się to, że tutaj cię tak fajnie, każdy cię praktycznie zagaduje, a przynajmniej mnie jako, nie wiem, białą kobietę z akcentem. Także ja wszystko co mówię, to mogę mówić tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, kim jestem. Bo na przykład na pewno inne są doświadczenia kobiet w burkach albo latynosów z akcentem, którzy nie w ogóle, albo niektórzy takich, którzy nie znają angielskiego. Wiecie, ja mogę tylko i wyłącznie mówić przez pryzmat tego, kim jestem i jak wyglądam, bo też to jest bardzo odczuwalne w Stanach. Ja to odczuwam, widząc, jak traktowane są na przykład moje czarnoskóre koleżanki. Jest to inny sposób traktowania. Dla mnie tutaj ludzie z reguły są bardzo mili, bo po prostu oceniają mnie po tym, jak wyglądam. Kurczę, nie wiedziałam, że to będzie taki odcinek polityczny. Słuchajcie, wychodzi mi z tego inny odcinek, niż miał to być. No dobra. Ale są palmy, jest ładnie, to wróćmy do gadania o fajnych tutaj rzeczach. Już schodzę z tej polityki, bo nie chcę po prostu za dużo hejtu dostać. Mimo że, przypominam, to są tylko i wyłącznie moje opinie. To nie są fakty stwierdzone, to nie są fakty naukowe. To są rzeczy, które ja obserwuję moimi oczami. Dalej, miałam taką tutaj jedną panią, która prosiła mnie o pieniądze. I to jest taka różnica, że w Nowym Jorku w ostatnim czasie, jak ktoś mnie prosił o pieniądze na ulicy, to nie był to już dolar, ponieważ jest inflacja, tylko prosili o 2 dolary. Hey, do you have $2? A tutaj, słuchajcie, pani bez kitu poprosiła mnie o 50 centów. Taka to jest olbrzymia jakby różnica, że w Nowym Jorku proszą cię o 2 dolary, a tutaj po prostu o 50 centów. I faktycznie wszyscy są bardzo mili, zagadują do ciebie. Już patrzę na listę, jakie są kolejne różnice. Troszkę inni są tutaj ludzie, bo faktycznie są tutaj raczej grubsze osoby niż to, do czego jestem przyzwyczajona w Nowym Jorku, więc trochę jest tych osób grubszych. To nie są jeszcze te takie osoby gdzieś ze środka Ameryki, które jeżdżą po prostu na wózkach, ponieważ są tak duże, że nie są w stanie już chodzić. Natomiast jest faktycznie wiele takich właśnie grubszych osób, ale jest też o wiele więcej starszych osób, bo mówi się, że właśnie Floryda to jest taki stan emerytalny, że tu się przyjeżdża po to, żeby, no nie oszukujmy się, żeby po prostu umrzeć, żeby spędzić ostatnie lata swojego życia, tu się przyjeżdża. Natomiast faktycznie jest tutaj więcej takich starszych ludzi.
i też zauważyłam, bardzo dużo kobiet jest po operacjach plastycznych. Ja jestem niedaleko Miami, w pierwszej miejscowości przy Miami i to na pewno z tym jest związane, bo wiadomo, Miami to tam plaże, bikini, te wszystkie seksowne latynoski. To jest taki stereotyp, jeśli chodzi o Miami. O, przejeżdża żółty autobus. Niezależnie czy w Nowym Jorku, czy pod Miami, są też żółte autobusy szkolne. Także tak, kobiety zdecydowanie mają tutaj dużo operacji plastycznych. Kolejna taka rzecz, którą zauważyłam, to to, że wszystkie sklepy są tutaj sieciówkami. Że jak pojechałam sobie na zakupy, to wszystkie sklepy są takie same. To znaczy, jest kilka tych marek, no powiedzmy 30 marek i każda jedna po drugiej, wszystko to samo. Same jakieś takie Burlington, Marshall, wszystkie są po prostu podobne sieciówki. I to jest trochę takie, no musiałabym pojechać chyba do dużego centrum handlowego, żeby było inaczej. Pamiętam, kiedyś byłam w Miami w takim centrum handlowym, co się nazywa Dolphin Mall. To w tym centrum handlowym było pełno różnych marek. To muszę znowu do takiego centrum pojechać. Tutaj najbliżej siebie mam Aventura Mall. Tam jest też moje kino AMC. Także jak już będę miała samochód, którego niestety jeszcze nie mam, bo czekam na mojego męża, jak wróci z wody, to wtedy kupimy i sofę, i samochód. Bo nie chcę podejmować takich ważnych decyzji tutaj sama. Typu właśnie, jakie auto kupić, bo mi powiedział, a kupisz auto. Ja mówię, aha, nawet w Polsce nigdy sama auta nie kupiłam, tylko pomagał mi tato. Jak tutaj spodziewasz się, że sama auto kupię, że wybiorę, jaki samochód mamy mieć? Nie ma mowy, czekam na ciebie. Po czym mieliśmy te straszne ulewy, moja przyjaciółka napisała mi, że kup kajak, wtedy przyjedzie, będzie kajak, a nie będzie auta, ale będzie za to kajak, bo będziemy się wszędzie poruszać właśnie na łódce, bo było tak mokro. Fajnie, tam dzieciaki sobie grają w bejsbola chyba. Jest super, bo tu jest zawsze ładna pogoda, więc dzieciaki na Florydzie dużo czasu spędzają właśnie na powietrzu. I tutaj praktycznie 12 miesięcy wszystkie są ciepłe. Nawet te ich takie w cudzysłowie zimowe miesiące, to wiecie, to jest po 20 stopni minimalnie, jest może 24 tak na co dzień i dla nich to jest zimno. I zaczynają nosić kurteczki przy 22-23 stopniach. Śmiesznie. Nie wiem, jak ja teraz pojadę do Nowego Jorku, jaka tam będzie pogoda, no ale jak będzie poniżej 23 stopni, to dla mnie pewnie już będzie to uczucie zimna, bo już się do tego tutaj teraz zaczęłam przyzwyczajać. Skręcanie na czerwonym. Wszystkie te, jak jest czerwone światło, jest na przykład, w lewo nie można skręcać na czerwonym, ale w prawo już wolno, więc nawet jak masz czerwone światło, wystarczy, że się rozejrzysz, czy da się wjechać i możesz sobie skręcić w prawo. Dla mnie to jest mega dziwne. Nie rozumiem tego. Zamiast ustawić małą, tak jak my mamy w Europie, że tą małą strzałkę, że jest opcja, żeby skręcić. Więc zakłada się tutaj, że wszędzie jest opcja, żeby skręcić sobie w prawo, chyba że jest napis nad światłami, że no turn on red. Czyli nie można skręcać na czerwonym świetle. Jeśli nie ma tego napisu, to po prostu możesz sobie tak nagle z dupy po prostu skręcać w prawo. Co jest dla mnie bardzo dziwne. Nie powiem, nie jestem do czegoś takiego przyzwyczajona. Czekam, aż przejedzie sobie ten wielki samochód. Bo oczywiście auta, tak jak mówiłam, są tutaj wielkie. Ostatnią taką rzecz, na którą zwróciłam tutaj uwagę, to trochę mniej muszę kontrolować otoczenie. To znaczy, w Nowym Jorku nie można mieć przy sobie broni, a tutaj można. Natomiast tutaj mam mniejsze takie poczucie, że coś się nagle może wydarzyć. Może też dlatego, że jest bardziej taka otwarta przestrzeń i nie ma jakichś takich zakamarków jak w mieście Nowy Jork, wiadomo. Ale też poczułam, że właśnie jakby mniej się boję tutaj tych ludzi.
Nie to, że ja się kiedykolwiek tam bałam jakoś specjalnie w Nowym Jorku, bo czuję się bezpieczna tak ogólnie w Nowym Jorku. Natomiast zawsze jest ta opcja, że nagle wejdzie do metra jakiś bezdomny, że nagle ktoś zacznie do siebie mówić albo krzyczeć, że ktoś nagle wyciągnie ptaka z majtek i zacznie wiadomo, pokazywać co nieco, albo sikać, albo się masturbować, bo też taką akcję miałam w story time, o tym opowiadałam. Jak widziałam ekshibicjonistę, tutaj mam jakieś takie poczucie, że jest mniej, nie chcę powiedzieć świrów, bo pewnie świrów jest tyle samo, jeśli nie więcej, ale jest mniejsze może zaludnienie tego terenu, dlatego mam mniejsze takie poczucie, że muszę być cały czas taka przyszykowana i gotowa na jakąkolwiek ewentualność. Tutaj po prostu mogę trochę bardziej wyluzować. No ale też to jeden z powodów, dla których się tu przeprowadziliśmy, żeby trochę zmienić i standard życia, i też ten stres, powiedzmy, życia. Trochę wygląda jak bocian, co? Także tak, to jest moja historia, jeśli chodzi o moje pierwsze obserwacje z życia na Florydzie. Ciężko powiedzieć, czy jest lepiej, czy gorzej. Pod wieloma aspektami jest lepiej, ale też pod wieloma aspektami jest gorzej. Po prostu tak 50-50 bym powiedziała. Trochę tak, trochę tak. Zobaczymy, jak będzie z czasem, zobaczymy, jak będzie nam się tutaj żyło. W razie czego, tak jak mówię, to nie jest koniec świata, można dalej się gdzieś przeprowadzić, także tym się nie przejmuję. Na dzień dzisiejszy uwielbiam to nasze mieszkanie, które mamy. I lubię też ten klimat, lubię, że jest tak ciepło, podoba mi się flora i fauna, podobają mi się ceny w sklepach. Podoba mi się to, że robię wielkie zakupy i płacę na przykład $100 w momencie, gdzie w Nowym Jorku to już było $200 za te same zakupy. Czekam jeszcze, jak będę miała samochód, bo wtedy też to dużo ułatwi, bo tutaj bez samochodu to po prostu jak bez ręki. No, nie da się praktycznie funkcjonować bez samochodu. Samochód jest bardzo tutaj potrzebny. Ja mam na szczęście tą moją elektroniczną hulajnogę, także nią się poruszam najbardziej. I co jeszcze? Chyba tyle, słuchajcie. Nagadałam się trochę na politykę zeszłam. Nie wiem nawet, kiedy mnie straciło tutaj. Tak bardzo chcę moje cycki kręcić. No to tyle w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną czasu tutaj w florydzkiej dżungli. To jest właśnie moja okolica. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że spotkamy się na moim kanale w kolejnych odcinkach z Nowego Jorku i z Florydy i będziemy sobie tak stopniowo porównywać dalej i oceniać standard życia i dalej przyszłość. Będziemy rozmawiać o przyszłości. Także zobaczymy, co będzie dalej. Nikt z nas nie ma kuli, z której można wywróżyć, co się wydarzy dalej w życiu. Także dzięki wielkie za spędzenie ze mną czasu na słonecznej Florydzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa, pa!